Hej kochani, witam Was na kanale Natura Uzdrawia. Miałam Wam zdać relację z wczorajszego dnia na selerze, więc nie wiedziałam, czy w ogóle po jednym dniu będzie coś można odczuć, czy będą jakieś rezultaty, ale okazuje się, że seler jest naprawdę mocny i po jednym dniu na selerze mogę stwierdzić, że naprawdę mocno działa na oczyszczanie jelit, ponieważ dzisiaj rano dużo z moich jelit zeszło siarki i jakiś śluz. Druga sprawa to, jeśli chodzi o samopoczucie, to odczułam duży detoks, bo tak na języku zaczęło się od razu w tym samym dniu. Po południu pojawiać bardzo dużo osadu, czyli to oznacza, że wychodzą toksyny z organizmu, że organizm po prostu wszedł już w głębszy proces oczyszczania i wyrzuca po prostu to na zewnątrz. Kolejna sprawa. Nad ranem miałam taką przygodę mięśniową, w sensie czułam bardzo w mięśniach, w tych miejscach, gdzie zazwyczaj od czasu do czasu pojawiały się jakieś boleści, można powiedzieć, lub te mięśnie po prostu były przeciążone, to w tych miejscach czułam, jakby przepływał kwas. Po prostu takie odczucie bólu nieprzyjemne, jakby taka nadwrażliwość i taka niemoc w tych miejscach. I to było nad ranem, później rano jak wstałam, to już tego nie czułam, ale ogólnie czułam w okolicach nerek, lędźwi też takie lekkie jakieś, nie nazwałabym tego bólem, po prostu czułam te miejsca bardziej niż zazwyczaj. I naprawdę myślę, że jest to mocny, nie wiem, warzywo, zioło. Seler jest naprawdę mocny i myślę, że jeśli by zrobić parę dni na soku z selera, to można naprawdę mieć mega mocny efekt detoksykacji jelit, detoksykacji całego ciała. I mogę powiedzieć, że polecam tylko, żeby wtedy się oszczędzać, czyli nie robić jakichś mocnych treningów w tym czasie, raczej potraktować to jako głęboki proces i więcej odpoczywać, medytować i oczyszczać się. Ciekawa jestem, jakby było z zastosowaniem lewatywy. Myślę, że to jest też dobra opcja z takiego procesu. To był u mnie jednodniowy proces, więc dzisiaj jeszcze nic nie jadłam, ale myślę, że jak zjem melona na przykład, to pewnie jeszcze coś tam wyjdzie, co trzeba przepchać jakimkolwiek błonnikiem. Piłam już dzisiaj też sok z selera na czczo, sok z selera z cytryną i soki z jabłek, jabłko, cytryna i bardzo, bardzo fajnie. Po soku z jabłek czułam się mega odżywiona, wróciła od razu moc, także już proces troszkę się złagodził. I naprawdę jest to ciekawe doświadczenie, nawet ten jeden dzień, więc jeśli ktoś z Was chciałby spróbować, to polecam sobie jeden dzień na początku spróbować. Myślę, że jeśli chodzi o cały proces, to byłby bardzo, bardzo mocny, jeśli by trwało to kilka dni, skoro po jednym dniu u mnie zaszły takie mocne objawy, mocne odczucia i mogłam już zauważyć tyle rzeczy. Myślę, że po paru dniach byłoby naprawdę mocne. Na co dzień ogólnie pijemy nadal seler na czczo codziennie, także skóra jest, efekt na skórze jest po prostu mega. Widać, jak zmienia się, zupełnie jest gładsza ta skóra i taka odżywiona, więc naprawdę seler mega odżywia całe ciało i fajnie wspomaga jelita. My wczoraj wpiliśmy słoik, tak powiedzmy niecały litr soku z selera z cytryną przez cały dzień, bo na 2 razy to było rozłożone i wypiliśmy chyba 3 szklanki wody z cytryną i pieprzem kajen i to by było na tyle, nic więcej nie piliśmy i No i tak zachodził ten proces, więc myślę, że też dużo było przerwy na sucho, więc też ten proces był mocniejszy niż gdyby pić tego dużo więcej. A kto wie, może gdyby pić jeszcze więcej, to byłoby jeszcze mocniej. Także można to sobie posprawdzać. Ja się z Wami żegnam. Dzięki kochani za oglądanie. Jakbyście mieli jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Jeśli filmik Wam się podobał, zostawcie lajka, udostępniajcie znajomym. I do zobaczenia w kolejnych filmikach. Dzięki za oglądanie. Buziaczki!